Witamy was serdecznie w kolejnym odcinku Lego Stronniczego. Oglądacie najśmieszniejszy, najatrakcyjniejszy program w polskim internecie. Ziomeczku. Jeśli myślicie, że trafiliście tutaj przypadkowo... Co za przypadek? To pewnie nie. Większość z was pewnie ma subskrypcję na tym kanale, więc jakby chciało obejrzeć po prostu kolejny odcinek. Jeśli jesteś jednego osobą, która przypadkowo tutaj trafiła z polecanych, na przykład po prawej stronie na YouTubie, albo kolega ci podesłał i się zaznaczył, o, co za... A kto powiedział, że to był przypadek? Nie jesteś tutaj przypadkowo. Świat chciał, żebyś tutaj trafił. Ja ci już mówię czemu. Powiedz czemu! Otóż dlatego, że tylko tutaj, w całym polskim YouTubie, po raz pierwszy ujawniamy informację o tym, że CD-romy powrócą. Witamy cię serdecznie, ja się nazywam Wodek Markowicz. Rozumiecie to? A to jest Karol Paciorek, ten drugi. Na stronie nature.com można przeczytać abstrakt, który abstract, opisuje badanie. Nature... Mówisz serio czy nie? Nie, mówię totalnie serio. Ale to pewnie w jakichś CERN-ach i innych. Cichutko, tak? Cichutko. O co chodzi w dużym skrócie? Jak pewnie wiecie, borykają się duże firmy, ale też pojedynczy użytkownicy, tacy jak my, z problemem przechowywania danych. Więc nas jest dwóch. Ale mamy swoje dyski w domach, nie? Na których mamy różne dane. Różne rzeczy mamy i wiemy, w że to są jakieś dane, które na przykład chcemy mieć na zawsze i jakie mamy obecnie opcje? Dokupowanie dysków twardych, nie, de facto. Rzucenie na drive'a. Nie, ale mówię o dużych rzeczach na dłużej. Jakie mamy opcje? Musisz dokupować po prostu dyski twarde. Albo za którego musisz płacić pieniądze. Do 15 giga jest za darmo. Okej, okay, a jak potrzebujesz więcej, to co wtedy? Dokupuję, tak jak do LS-a. No w porządku, no. W ogóle nigdy mi nie zapłaciłeś. 8,99 miesięcznie, Karol. To dolicz do rozliczenia? Myślę, że doliczysz to do rozliczenia. Nie, wolę to trzymać nad tobą. I to jest ten bad? 9 zł na pół miesięcznie? To jest ten bad nade mną, tak? A tak. Tylko za 10 lat ci mógł powiedzieć, Karol, ty mi nigdy nie oddałeś. Ty nigdy do mnie nie zadzwoniłeś. A wiesz co ja ci wtedy powiem? Ty mi nigdy nie powiedziałeś. Teraz ci powiedziałem. To dorycz do rozliczenia. Możemy iść dalej? No 8, ile teraz? 8,99 razy 12. Czyli za 400 zł będzie już na pół. Na pół. Czyli 200 weźmie wisisz. To nie są tanie rzeczy. Piszesz to do Excela, proszę. Jak nie zapomnę. Okej. Okay. No, przerwałem cię, przepraszam. Więc poza ludźmi takimi jak ty, które będą dokupować drive'a. Tak. Masz na przykład takie rzeczy, których wiesz, że nie będziesz... A dyski padają, stary. Jak mi przestaniesz przerywać i przestaniesz być mną w tym programie, w tej najgorszej wersji... Dokładnie, że to powiedziałeś. Dokładnie. Przyganiał kocioł. No właśnie, dlatego mówię. Są takie rzeczy, których nie chcemy usuwać i chcemy je mieć zawsze, jeżeli chodzi o... Na przykład zdjęcia, na przykład filmy, które sobie ponagrywaliśmy, zawartości naszych galerii, smartfonów. A odcinki LS usuwamy. Są tylko na YouTubie. To jest dobry case. Nigdy nie trzymaliśmy surówki, prawda? Na drive'ie są surówki nasze. No tylko ale... z takich odcinków 1400. No właśnie, ale nie trzymamy generalnie surówki, prawda? Czy byś trzymał surówki? Są twórcy, co trzymają surówkę. Casey Neistat trzyma całą swoją surówkę. Jedną opcją, która obecnie działa, żeby przechowywać dane, to jest albo korzystanie z jakichś usług w chmurze, które są drogie, albo dokupowanie dysków i łączenie ich w jakieś wielkie systemy, wielkie, drogie systemy. A przecież dawno, dawno temu było coś takiego jak płyty CD, płyty DVD. I okazuje się, że one mogą być odpowiedzią, ponieważ wymyślono nowy sposób zapisu na nośnikach optycznych. I jest to opisane w ten sposób. Opracowujemy optyczny nośnik zapisu oparty na folii fotorezystowej, domieszkowanej barwnikiem emisyjnym, indukowanym agregacją. Nie rozumiem tego zupełnie, ale generalnie chodzi o to, że na płycie CD to będzie wyglądało jak CD, to tak. Już nie będzie CD, ale będą się tam mieścić petabajty. Choć płyta Blu-ray nie jest płytą CD. Tak, wódeczku, to będzie inna nagrywarka, to będzie inna odtwarzarka. Więc jeżeli uda się skomercjalizować zapis na takich nowoczesnych płytach CD, to w pewnym sensie może rozwiązać problem zapisywania dużych ilości danych. No płyta miałaby 1 petabajt? Nie. Petabit, a nie petabajt. Tak, to będzie tak. 125 terabajtów. I tak dużo. I tak dużo, nadal dużo. I tak dużo. I to jest na nośniku, który jest mały i nie wymaga energii. Dla lepszego rozwiązania powiem, że trzeba by było wziąć wiele płyt Blu-ray, każda ma 1-2 mm grubości, ułożyć je w ponad 2-metrowy stos. Mogliby to powiedzieć, czy... Nawet 50. Kiedy będzie? Halo? Jadwiga Hemel, wiecie już kiedy to będzie? Bo Włodek mnie pyta. Dobrze, kochani. Kochani. Czy pamiętacie tego pana? Czy wiecie skąd jest ten pan? Z jakiego zespołu? No on jest z zespołu oszustów. No i właśnie, to jest historia o tym. Ten film ma 8,3 miliona wyświetleń. W komentarzach i w artykule, w którym ten znalazł, jest takie, zobaczcie, każdy zasługuje na drugą szansę. No. Zobaczcie, ten pan się w końcu nauczył śpiewać, bo tam historia była taka, że oni tak do końca nie potrafili ani tej muzyki zrobić, ani zaśpiewać. To jest świetnie opowiedziane na kanale Ciekawe historie Tomka Czukickiego, więc sobie można obejrzeć. Tak. No i że oni trochę wkręcili cały świat i jednocześnie mając hita, tylko nie wiemy na ile on jest ich, tak? Tam były jakieś takie przejścia, no. No i tutaj pan z 2018 roku i wiesz w komentarzach, I gotta give this guy respect, he overcame all the bullshit, became a real singer. Okej. Okay. To okazało się, że nie śpiewa, prawda? Tak. O nie. Oh man, he sings well. O nie.
gonna break his Grammy. O nie! Everyone deserves a second chance. O nie! No to dawaj, puść. The fact that he can actually sing makes this story of Milli Vanilli even sadder. O nie, no dawaj. Pokaż ten playback. Przepraszam! Proszę o... Ten playback. We're gonna go hard! Okay? Yeah! Yeah! Nie przekarał, tak na beneficjaresa będziemy robić. Tu wygląda już tak lewawo. Okej, okej. Nie włączyli. Nie włączyli. No, okej. Ale ja tak nie mam z tym żadnego problemu, że w show biznesie coś jest nieprawdziwe w ogóle. Tak jak oglądałem ten materiał na ciekawych historiach, to oczywiście to była smutna historia, bo tam było uzależnienia, pieniądze, tak? Że jeden drugiego oszukał i dużo różnych takich rzeczy. Ale generalnie dla mnie fakt, że w show biznesie właśnie coś jest z playbacku, pół playbacku. Przed nagraniem mówiłeś, że koncerty Justina Timberlake'a będą w Polsce. Timberlake śpiewał z tego pół playbacku przecież na koncertach, bo on bardzo dużo tańczy. Dobra. Ja nie porównuję Timberlake'a do Milli Vanilli, tylko chodzi mi o to, że... No jednak on umie śpiewać. I on oczywiście, że umie śpiewać, tylko że chodzi mi o to, że jakby to nie jest playbacku. Okej, ale tu nie tańczy. Ale ładnie śpiewa. A na koncertach bardzo dużo tańczy. Nie. I ma perły na szyi, ty nie masz. Tak, jestem gorszy niż Justin Timberlake. W żadnym wypadku. W ogóle bardzo fajne, polecam wam, jeśli ktoś by... Jeśli ktoś żył pod kamieniem ostatnich 8 lat... 4 dni temu! Tiny deska? A nie, okej, dobrze. Ale nie, no generalnie tiny deska. No, ale to jest nowe. To jest zapowiadające trasę chyba. Okej, no tak. Wiesz, jaki kawałek mi się podoba? Odpowiedź brzmi... Nie ma, jeszcze za chwilę się dowiem. Spokojnie. Rączki jak z bursztynu. Znasz? Nie, ale wiem, że zaraz się rozkręci. Mocne, nie? Mocne. Mocniejsze. W pociągu też słuchałem. Pani siedziała obok, nie? Tak. Odnośnie tego filmu też popatrzyłem sobie na recenzję na Filmwebie i recenzja była... No, wojna to koszmar, wiem. Że krytycy filmowi zawsze muszą się czegoś dowiedzieć z filmu o ludzkiej naturze, o relacjach między nami, o jakiejś podróży głównego bohatera. No, wojna to koszmar, wiem. Idę na film, byłem. Wojna to piekło, no wiem. Michał Przepiórka. No, wojna to piekło, no wiem. 5 na 10. Czyli Michał nie dotknął horror. Nie dotknęło go to. No tak średnio bym powiedział, tak średnio. Ale film ma takie zadanie, w sensie na początku pokazuje młodych dzieciaków, tak idzie na wojnę, będziemy walczyć, a potem dostajesz nie swój uniform z dziurami. Nie, nie, to jest nowe. Na pewno nowe, bo ma dziury. Ale Michałowi chyba nie o to chodziło, wiesz? Tyle, że wojna to koszmar, to on wie. Więc albo zrobisz taki film, który mnie faktycznie porusza, albo będziesz epatować przemocą, jak z tego, co wiem, czyli jego to nie poruszy, myśli, nie porusza. Nie, jemu nie wystarczy, że pokażesz porozrywane zwłoki, żeby piekło wojny go dotknęło. Piekło wojny może być zobrazowane w filmie na wiele różnych sposobów. Nie musi być to epatowanie przemocą, jak ponoć w tym filmie jest. Czyż nie? No ja nie obejrzałem też. Jakoś gdzieś usłyszałem, że ten film jest taki se. On przemocą? Jest taki sen, ale on dostał Oscara za muzykę. A ty wiesz, że jak film ma dobrą muzykę, to dla mnie film może być słaby. Wiem. A w ogóle czasem jest tak, że w ogóle film może być słaby, a dla ciebie jest spoko. Tak, London na przykład. I to jest okej. Okay. Niektóre filmy, które dla mnie są słabe, dla ciebie są słabe, dla mnie są okej. To jest okej, okay, a im jestem starszy, tym to jest bardziej okej. Okay. Tylko, że ja nie mam wtedy problemu z krytykami. Nie, na przykład Holy Motors. Ty się zawsze straszysz, jak mówię Holy Motors. No pokaż ocenę z filmu, jest Holy Motors. To jest film Holy Motors, który oglądają tylko krytycy. Nie jest to prawdą, to był wielki hit. Ten i irańskie dokumenty. 15 tysięcy ocen na Filmwebie ma. Zobaczmy ocenę krytyków. Jakub Dębski, 8 na 10. Nawet nie próbowałem ogarnąć umysłem. Film inny niż wszystkie, który nie boi się robić, co mu się podoba i nadal nie pozwala się widzowi nudzić. Prawda. Ja się nudziłem. Dawid Adamek, Filmowani. Panie! Widzi pan tam S na końcu? 8 na 10. Niesamowita, surrealistyczna opowieść o facecie chodzącym na spotkania. Kalejdoskop filmowych wyrażeń i świetny Denis Lavant. O czym jest ten film? Poproszę więcej. Ale czekaj, jest i 5 na 10. Maciej Roch, Satora. Poza warstwami sztucznych wąsów i genialnymi rolami Lavanta jest tu niestety o wiele mniej niż się spodziewałem. A możesz mi powiedzieć, co ci się w tym filmie podoba? Ale tak bez wyśmiewania mnie, mojej wrażliwości, która jest inna. Ale... Czy ja komukolwiek każę, żeby się podobał ten film? Ja go uwielbiam. To ty podnosisz ten film mówiąc, że bo to jest taki film jak Holy Motors, to Karol lubi takie filmy. Mi się ten film podoba. Tylko bo to, tak, żebym zrozumiał. Właśnie bo ja o to chodzi. Głupi. Widzisz, właśnie to jest może problem, że to nie jest film, który trzeba rozumieć. A co się z nim robi? Trochę tak kulawo to opiszę, ale widziałeś duży obraz kiedyś na ścianie?
w muzeum. Nie wiem, Mark Rothko, jakby Jackson Pollock, taki duży. Sobieskiego. Właśnie nie, bo Sobieski przedstawia już historię. Albo nawet niech będzie ten Sobieski Matejko coś tam, tak? Że duży taki obraz na ścianie. No niech będzie. Jak stoisz przed obrazem, to możesz go analizować pod kątem tego, co jest na nim namalowane, ale kiedy masz obraz z historią, to jest trochę łatwiejsze, ale masz czasem takie obrazy abstrakcyjne i po prostu ten obraz odczuwasz. Możesz go tylko odczuć tu. Więc dla mnie, i jak się okazuje, nie tylko dla mnie, ten film działa na tej warstwie. Ja ten film za pierwszym razem, jak obejrzałem, to ja go nie rozumiałem absolutnie. Nie uważam, żebym dalej go rozumiał. Po prostu ten film rezonował we mnie. Czyli zgadzasz się, że go nie rozumiesz tak jak ja. Tylko on po prostu do ciebie przemawia na warstwie, nie... Słowo rozumiem nie jest na miejscu. Nie odczuwam tak jak ty. Uważam, że w filmie Na Zachodzie bez zmian, jeżeli ma do ciebie przemówić, też musisz znaleźć coś dla siebie. Na przykład to, że wojna to horror. Albo muzykę. Albo muzykę. No. To znalazłem, muzyka mi się podoba. Może będzie tak, no, że my w tej naszej podróży zwanej lekkostronniczym, tym statkiem, jak płyniemy poprzez tworzach oceanu. Wypłynąłem na bezkres przez złoże oceanu. Ludzie, trzymajcie mnie! Może będzie tak, że za 20 lat ja przyjdę ci jakiś, powiem, w sumie ten Hollywood teraz nie jest taki zły, ale w ogóle, że powiem, że jest fajny. A ty powiesz, wiesz co, od kropki były w sumie bardzo fajne. A kropki były spoko. Ale to poczekaj, ja się tutaj zwrócę do szanownych widzów naszych. A wy jak macie? Wy macie tak, że musicie film rozumieć, czy na przykład może być tak, że wystarczy wam, żeby dany film odczuć i jest to spoko? To nie jest też tak, że ja do mnie tylko, nie wiem, film abstrakcyjny przemawiał. Austin Butler jest najpiękniejszy, ja wiem. To pokaż wszystkim, co ty robisz. Patrzcie, jaki on jest piękny. Patrzcie, jaki on jest przystajny. Nie chodzi o mnie. No ja nie, jak tak? Władek mówił, że Austin Butler jest najpiękniejszy. Jest najpiękniejszy. Wiesz co, jaki jest problem? Ja przecież on o tym wie. Lepiej jakby nie wiedział. Ale czemu mu nie dasz być po prostu? Czemu zapisujesz kolejne zdjęcia z Google? No bo wiesz, że super wyglądasz. No. I budzisz się rano i co sobie myślisz? No super wyglądam. Trudno. Co robić? Pamiętaj, że jest jeszcze jedna w tym ogromna pułapka. Budzisz się z myślą, że wyglądam za... I myślisz sobie, że kiedyś nie będziesz i że musisz robić wszystko, żeby to utrzymać. Nie. Tak. I kiedyś będziesz wyglądał tak? No a co jest twoją ewolucją? Jak jesteś aktorem? To your looks, no. Nie, i umiejętności aktorskie. Ale looks. Są aktorzy, którzy nie wyglądają super. Nie no, ja wiem. Philip Seymour Hoffman i tak dalej, ja wiem. A grał w najnowszym filmie, oglądałem Spielberga, Fablemans. Jakoś go Spielberg wziął, a mógł sobie wziąć Austina Butlera. Trudno. Co robić? A czy nasi widzowie coś... Nie mamy nikogo do przeproszenia, jeśli się poczuł urażony? Mamy właśnie. Mamy? Mhm. Znowu? Trudno. Jak się nazywa ten pan, co wysłał nam mail z taksówką? Pamiętasz ten OG mail? Pamiętacie ten odcinek o taksówkach, odpisał? Nie? Wtedy, jak on za pierwszym razem odpisał, to ja już sobie dodałem ten mail z jego klaryfikacją. No i nie zrobiliśmy całego odcinka o odpowiedzi? Ponieważ nie zrobiliśmy tego, on napisał 4 dni temu. Wysyłam ponownie, ponieważ bardzo zależy mi na sprostowaniu. Więc, panie Stanisławie. Dobra, ja słucham. Ja się zamieniam w słuchanie. Jeżeli nie widzieliście tego odcinka o taksówce, to jest numer ten. I tutaj pan taksówkarz... Chciałbym sprostować parę rzeczy, które zostały źle zrozumiane. Zdanie o kursie za 11 zł i braku ubezpieczenia lub przeglądu odnosiło się do kursów z aplikacji i do kierowców, którzy jeżdżą tylko przez aplikację i mojego podejrzenia, że przy zarobku na czysto 2-3 zł od kursu trudno mówić o ubezpieczeniu samochodu. Więc cofnijmy się do tego maila. Karolowi lepiej nie pisać sprostowania. Nie, bo panu Stanisławowi bardzo zależało, żeby sprostować, więc ja sprostuję. Panie, lepiej... Więc tak na trzeźwo patrząc na sprawę, zarobek jest nikły i trzeba momentami dokładać do interesu albo nie ubezpieczać auta, nie robić przeglądów i liczyć, że jakoś to będzie. Czyli jak tu pan napisał, że to się odnosiło się tylko do kursów z aplikacji i do kierowców, czyli generalnie, bo pan Stanisław moim zdaniem bardziej sobie to robi dupochron niż klaryfikację, bo ja powiedziałem w odcinku, że to on, że ja nie chcę z takim człowiekiem jeździć, który nie ubezpiecza samochodu. Panie Stanisławie, ja mam nadzieję, że pan ubezpiecza. Natomiast pan powiedział nie jako hipotetycznie, tylko że ludzie tak nie robią. Następnie. Za kurs z centrali na czysto zarabia się minimum 15-18 zł, za krótki 2-3 kilometrowy kurs. Właśnie to ja wiedziałem, że to jest dupochron. Moje samochody, bo nie mam jednego auta, które zarabia na trefie, ubezpieczone są za pełną kwotę, mam robione na bieżąco naprawy i przechodzą wszystkie wymagane przeglądy. Proszę pana, ja nie jestem policjantem, ja tego nie będę sprawdzał. Pęste, ja biorę to za dobrą monetę i mam nadzieję, że tak jest, ale naprawdę ten mail do mnie nic nie zmienia. Nic. Mam nadzieję, że tak jest, po prostu. Umówienie ceny na postoju nie odnosi się do szarej strefy. Aha, a do wpisania ceny umownej w taksometrze. No tak. Tak ludzie robią. Jest to raczej uczciwa... Kocham to zdanie. Jest to raczej uczciwa praktyka. Czy nie uczciwa, tylko raczej uczciwa. To jest to raczej uczciwa praktyka przeliczania długości trasa na zarobek, jaki mi wystarczy. Więc panie Stanisławie, ja wrócę do punktu A. Punkt pierwszy, paragraf
A? To ja wolę w sapki, gdzie ja widzę w apce, ile zapłacę. Ale okej, ale jest wyklarowane? Jest super jest wyklarowane. Prostowane? Jest prostowane, tak, tak. Ja chcę być też fair z panem Stanisławem. Tak, panie Stanisławie, pana samochody są ubezpieczone. Cieszymy się bardzo, oby wszystkich były. A skąd pan Stanisław wie, że nie było sprostowywane? Bo ogląda wszystkie lasy. Pozdrawiam, panie Stanisławie, no. Przecież my nie chcemy źle panu. Mam nadzieję, że nie ma między nami złej krwi. I wtedy zalała mnie zła krew. Bo wyjaśniajmy sobie, jak już się spotkamy. No żeby nie było tak, że się spotkamy, tak dobra, było co było, nic nie było. Nie, wiadomo, nie dajemy sobie tam pomordzia ani nic takiego. Kulturalni ludzie potrafią dyskutować ze sobą na poziomie po to, żeby właśnie nie musieli się bić, prawda? Też tak myślę. Ale jak kiedyś przyjdzie nam, Karol, przyjechać do Wrocławia i wysiąść na dworcu w Dobro, no. I będzie pan Stanisław, to sobie przybijemy piątki, mam nadzieję. No nie, ja do Wrocławia się chyba samochodem wybieram. Żartuję. Pozdrawiamy bardzo serdecznie całą brać taksówkarską oraz pana Stanisława również. Życzymy wszystkim wszystkiego dobrego. Tymczasem zobaczmy się jutro w programie, który nazywa się Stronniczy. Eluwina. Eluwina. Albo jestem Justin Timberlake. Cichutko. Usadowiłeś już dubsko? Nie brałem narkotyków. Czy ja powiedziałem, że brałeś narkotyki? Olu, nie dawaj tego. Nie. Daj, Ola. Daj do deseru.